Przypominam, że tutaj Polska, a Warszawa, chcąc dorównać Anglo-Ameryce, Białystok, zaczęła się golić. Zaczęła się golić. No ale przecież jak Państwo pojadą do Baciuszek, do prawosławia, to Baciuszka ma prawo mieć brodę ze złota, wąsy ze złota, zęby ze złota, łóżka, groby, wszystko ze złota. Że nawet potem i z tych Żydów tam w Anglo-Ameryce drwili, że tutaj groby po otwierane, po wywalane, bo kradli Żydom złote zęby. No tak w Anglo-Ameryce Białystok. Jeszcze jak byłam małą dziewczynką, to słyszałam, przecież to było wcale nie 100 lat temu, tylko niedawno. Także proszę Państwa, tak jak Anna Romanowicz pisze, że Żydów wywieźli do Łodzi przez Warszawę, przez tu. A jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa. Warszawa, Warszawa. Wszystkiego ciekawa. Gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą właśnie. Pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Tam pojechał bus teraz na lotnisko Okęcie Żółty. I z powrotem, żeby apiać, przyjechać tu pod Pałac Kultury Stalina i Lenina, aby spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina przez Szwedzką i przez Marki pojechać do Anglo-Ameryki. Białystok na skrzydłach. Serdecznie Państwa, tutaj z Marszałkowskiej z Centrum Polski, a od Moherów zapraszamy.